Siemanko, najsej, witajcie serdecznie, drodzy widzowie. Jesteśmy tym razem u Doknesa na działce Doknes. Podpisaliśmy dokumenty, które upoważniają nas do rozwalenia tego pięknego samochodu. Dlatego bez zbędnego gadania zostawcie suby pod tym filmem oraz lajki. Pierwsze, co was proszę, dobijamy miliona wyświetleń. Zaczynamy! Dobra, bierzemy kij baseballowy. Poczekaj! No, zadziałało. Subskrybujcie! Każdy jest kowalem swojego losu. Strasznie się zmęczyłem, a to dopiero początek. Chyba się napijemy najlepszej wody na rynku, którą jest Jack Frost. W takim razie wziąłem specjalny nasz hełm, który bardzo dobrze znacie od trenera Janusza. Zabezpieczymy. Idziemy rozpieprzyć. Odejdź. Generalnie chodźmy sprawdzić, czy samochód w ogóle jeszcze jeździ. A kurde, w sensie ogólnie działa. Wiesz, naprawdę chciałem tą lusterkę rozwalić, naprawdę. Karol, czyń honory. Wow. A mocniej! Tego tu nie może być! Mocniej! Boże! Wszystkim odwaliło. Bardzo super. Da się. Karol właśnie wyrwał klampę. Już nie wejdzie. Nie da się wejść. Jak ekstremalnie wchodzić do samochodu? No nie umiem wejść! Kurde no! Zapraszamy do malowania środka. Chodźcie ze mną, napiszemy na fotelu Jack. Wiecie, co macie teraz robić? Zostawić łapkę w górę! Nie, tak? Ja pierniczę, patrzcie na to. Ekstremalna rozbiórka Hondy Civic. Uwaga, chyba bagażnik otworzy. No i zaraz. Uuu, stoi! Teraz! Otworzył to skubany. Tak właśnie otwiera się ekstremalnie bagażnik. Wchodź tu! Czy zna ktoś taką dyscyplinę sportową, która nazywa się rzut młotem? Oh hell no! Bo ja znam! Urywamy teraz drzwi, ale ekstremalnie! Nie jest najgorzej. Pierwszy raz nie jest najgorzej. Drzwi wyglądają chyba dosyć fajnie. Drzwi? Jasne, tak. Muszę przyznać. Doknesowi odwaliło. Zapraszam do teledysku. On się czuje jak u siebie. Chłopaki, jedziemy. Przeparkuj Camaro. I patrzcie, może zróbmy takie zawody, że jedna osoba stoi, a inna biegnie i go uderza zderzakiem, bo to jest zderzak przecież, nie? O, to będzie zderzenie się z samochodem. Z rzeczywistością. Co było tak słabo? Skoro mamy udekorowany samochód, czas wybić szybę i zobaczyć, czy jeździ. Nice. W trakcie, kiedy zipek odrozcina nam szybę, chciałem wam opowiedzieć, że dojechaliśmy specjalnie do Bielsko-Białej po to, żeby kupić za jedyną złotówkę ten oto piękny samochód. Może już nie taki piękny, ale był piękny. Odkupiliśmy, podpisaliśmy umowę sprzedaży kupna od Dupnesa, Doknesa, przepraszam. Ja ci dam! Nice. Dobra, najpierw sprawdzimy, czy jeździ. Chodźcie, przypniemy drzwi. Nice! Dawaj, panie Uber, jedziemy do Gdańska. Uwaga! Generalnie mamy gotowy samochód do jazdy, no ale niestety dostaniemy duży mandat, jak będziemy jechać. Hamuj.
Kurczę, mamy jeden problem. Samochód jest w świetnym stanie. Nie wiem, co się mogło popsuć, że nie chce się włączyć. Zobaczmy, co się stało pod maską. Dobra. Postaramy się naprawić. Co tu się mogło popsuć? Chłopaki, ja nie rozumiem. To? Przecież to do odkurzacza jest. To jest do odkurzacza przecież. Stary, ja myślę, że to trzeba przyczepić do tego. Wow! Wow! Ja myślę, że to tu trzeba coli nalać. Coli, ewidentnie coli, no. Dobra, to jest. Jeszcze jest jeden taki, co trzeba uzupełnić. Chyba tu. O. To, no tak, to myślę, że to może być wina tego. Tak. A few moments later. Widzicie, co zrobiliśmy z samochodem? Widzicie, co zrobiliśmy z samochodem? Spójrzcie! Pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję pod filmem oraz łapki w górę. Czekajcie na więcej takich szalonych rzeczy, bo to dopiero początek. I pamiętajcie, nice! Co jest? Łukasz. Świętujemy poddanie się samochodu. A teraz pokażę wam szkody powstałe w wyniku naprawienia samochodu. No dobra, więc tak. Zacznijmy od prezentacji samochodu. Zaczynając od najważniejszego elementu, zacznijmy chyba od bagażnika, który jest niezmiernie ważnym elementem. Najpierw trzeba go otworzyć. No nic lepiej nie będzie wyglądało niż porządny bagażnik. Generalnie tak jak widzicie, w komplecie samochodu mamy baniak na picie, mamy sprężynę do butów oraz kolanko. Przejdźmy do tylnej części, czyli do drzwi. Jak widać, przestronne wnętrze powoduje, że chcielibyśmy tu siedzieć. Mieści się nawet czteroosobowa rodzina, dwa psy, dwa koty, cały sklep zoologiczny. Przód? No przód to jest fenomenalnie duży. Staraliśmy się zmontować nowe drzwi, ale no jak widzicie, wszystko działa tak jak powinno. Jak widzicie, bardzo przestronne wnętrze powoduje, że czujemy się w nim bardzo komfortowo i wygodnie. Teraz tak, myślę, że czas odkryć karty. Pokazać, co samochód tak naprawdę ma pod maską. Ciekawostką jest to, że ten samochód silnik ma w bagażniku. Tak jak obiecałem wam, silnik znajduje się w bagażniku. Już wam pokazuję. Tak jak widzicie, tu mamy zapłon, tu mamy silnik, a tu mamy hamulce. Dobra, po tak wspaniałej nagrywce została nam tylko jedna rzecz. Mianowicie, uciekaj. Dobra, żartowałem. Trzeba to posprzątać. Śmieci do śmieci. Ci ciągle dzwoni, dzwoni i dzwoni. Czemu masz te koszule do góry? Bo ja jestem polski Alvaro. Mam nadzieję, że spodobał się cały vlog. Nice, po pierwsze, po drugie subskrypcje, trzecie łapki w górę i zapamiętajcie, tylko Jack Frost robi takie rzeczy. Elo!